Hej, hej, siemaneczko. Przychodzę do Was z nową propozycją gry i to od Was zależy, czy będziemy ją kontynuować, czy będziecie chcieli ją oglądać. W każdym razie gra, która przeszła bez większego echa, a premierę swoją miała w zasadzie wczoraj, mianowicie The Occupation. Gra przygodowa, detektywistyczna, thriller, skradanka, wszystko można powiedzieć w jednym, osadzona w Anglii w 87 dokładnie roku, gdzie po zamachu terrorystycznym zginęło kilkadziesiąt osób. I rząd przez to wprowadził dosyć mocne ograniczenia wolności obywatelskich. A co się okazuje później, podobno tak jest w opisie gry, wszystko było to zaplanowane, ukartowane i w jakiś sposób zaplanowane, tak ogólnie powiedzmy. I od jakiegoś czasu właśnie chodziłem i tak myślałem, kurczę, brakuje mi jakiejś gry. Między innymi brakuje mi właśnie takich gier, czyli gier przygodowych, detektywistycznych z łamigłówkami, z jakimś takim spiskiem. I mam nadzieję, że ta gra będzie naprawdę niezła. Nikt jakby nie zwraca uwagi na tą grę, nawet gdzieś te oceny w internecie ciężko zdobyć, bo po prostu jest zbyt mało oceniana, ale mam nadzieję, że my sobie wyrobimy jakieś tam zdanie na temat tej gry właśnie tym pierwszym odcinkiem. Zobaczymy, być może nam się spodoba, być może wam się spodoba i będziemy ją sobie kontynuować i mam nadzieję, że wy będziecie mi w tym towarzyszyć z tego względu, że często widzicie o wiele, wiele więcej i zapamiętujecie, łączycie wątki o wiele lepiej ode mnie, mimo tego, że ja lubię gry detektywistyczne, to być może nie jestem w nich jakiś wybitny. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co gadać, zaczynamy nową grę i poznajmy wszystkie początkowe informacje, które nam gra dostarczy. Zapamiętujmy je, bo być może później będziemy potrzebować je wykorzystać. Scarlett Carlson i Charles Brown, dobrze widziałem? Nie pamiętam, czy my jesteśmy dziennikarzem, czy też detektywem, albo właśnie tą kobietą. Zaraz zobaczymy. What the hell have you done? Scarlett, please sit down. Sit down! Do you think taking my children's going to stop me? Stop you from doing what exactly? Where did you take them? This is far more important right now. More important We than. need stability. The country needs stability, and this act provides that. Work with me. This country needs its freedom. Michael wouldn't have agreed to this. He's the one that started this act, and he did it. Michael is dead. This country is a far different place than it was 3 years ago, Scarlett. There's rioting in the streets, for God's sake. We need tighter security now more than ever. People on our doorstep want to hurt us. I can't allow that. That's not your decision to make. The people need to know that their government is lying to them, and you can't threaten me into silence on this. You can't see this right now, but you don't have another choice here. Charles? Open the file. On coś wie. A to jest w tym dokumencie. Być może dlaczego tak się stało? Zobaczymy. Stworzona przy użyciu silnika Unreal. Humble przedstawiał. Swoją drogą właśnie, to jest Humble Bundle. Między innymi tworzyło tę grę. I White Paper Games. Kilkuosobowy zespół w ogóle. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Okej, tam nie prze... A nie. Mogę podskakiwać? Ja też nie wiem, jak to jeszcze... Jest taki specyficzny filmowy filtr założony. Tych pasów. Na górze i na dole. Mom was terrible at remembering to lock windows. I wonder if he ever realized his role in all of this. Okej. Naprawdę muszę jako kobieta się tak schylać tutaj przez okno? Wymaga... Karta klucz, ok. Wymaga karta klucz. Co to jest? Arkusz zadania. Podnieść. Tryb interfejsu użytkownika. Trop.
Znajdź cartridge Cranesofta. Oprogramowanie sylwetki. Wskazówki. Na wypadek, gdybym zapomniał w biurze, mam kopię hasła do serwera sylwetki. Czym jest sylwetka? Okej. Bowman. Okej, zabieramy ze sobą. To jest prawdopodobnie ta karta klucz. Tutaj już nic nie mamy. Jest jakaś biblioteka w ogóle. Tylko dlaczego my przez okno wchodziliśmy? To jest najciekawsze. Czytnik kart. Przesuń w dół. No floppy disks detected. Key cards were beginning to restrict everyone's access. Hey. Having the correct level of security clearance was important. No floppy disks detected. No nie, no nie mam żadnej tej dyskietki. Dobra, tu nic. Wow! Nie mówcie mi, że można każdą za... Co? Ale po co? No dobra. Pyk. Steve, the fuse box for Charles Bowman's office is blowing up. What, again? Don't worry, maintenance are going to be on it first thing in the morning. If it trips again, just leave it. No need us running up and down the stairs every 10 minutes for a false alarm. Steve and Dan were on patrol that evening. Both good men. Okay, roger that. Makes my life easier anyway. That's not me telling you to take a break, Steve. You still have a job to do. If they caught me up there, they wouldn't believe what I was doing. Yeah, of course. Czekajcie, ochrona nie zostanie wezwana do biura, jeśli skrzynka z bezpiecznikami nie będzie włączona. Czyli w takim razie... No dobra. Czyli my jesteśmy w jakimś miejscu, w którym nie powinniśmy być. Filiżanka. O, ciekawy jestem, czy w takich miejscach też będą jakiekolwiek te informacje. Dobra, otóż przedmiot. Jest jakiś motyw skradania, oprócz tego, że mamy takie kucnięcie. Aha, oświetlona notatka. Zobaczmy. People were still researching union law. Ej! Too little, too late. Nieprzetłumaczony tekst. Przed aktem Unii, akt 9, sekcja B. Wszelkie prawa do reprezentacji prawnej w odniesieniu do osoby fizycznej, ale nieograniczonej do tej osoby fizycznej, mogą być zawieszone na okres do 48 godzin, nie licząc czasu potrzebnego do zatrzymania takiej osoby. Ten czas jest nazywany okresem łaski. Okres łaski może trwać, ale nie ogranicza się do 12 godzin. Jeśli nowe oskarżenia zostaną przedstawione w przeciągu... To mi się wydaje, że to chyba raczej tak średnio mi w tym momencie potrzebne. No ale dobra, weźmy ze sobą to. Akurat długopis mi jest tak średnio potrzebny. O! A coż tutaj jest? Zawarte przedmioty. Gumka do ścierania. Weźmy, bo czemu nie? Kubek do herbaty. O, proszę. Czyli zobaczcie, mam tylko i wyłącznie możliwość... Jajajaj. Aktualny przedmiot. Aha, czyli będzie można zamieniać to, aktualny przedmiot, na coś stąd. Ciekawe. Szkoda, że nie mam więcej jakby miejsca, nie? No to tak... Fajnie, że można wszędzie usiąść i tak dalej. Pyk. Z tego kosza co możemy? Brak interesujących przedmiotów. Czyli tam powiedzmy była gumka do ścierania, jabłko i filiżanka, tak? Należy włożyć żeton. Potrzebujesz żetonu. Myślałem, że coś będzie. Cygarety. Książka, nic niepotrzebna. O, żeton, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tacka na żeton. Nie. Umieść.
Jezus Maria, wszystko tutaj można dotknąć, słuchajcie. To jest ciekawe. I teraz tak, nie wiem za bardzo, jakie papierosy nam będą potrzebne. Bo mamy tak, jakieś to... No ja się nie znam totalnie na papierosach. Ale mam wrażenie, że prędzej czy później jakby... Bardzo możliwe, że któreś z nich będą nam potrzebne, no. Weźmy jedne. Mam nadzieję, że akurat typ tych papierosów... Czyli znowu musieliśmy coś odłożyć. I coś dopiero możemy wziąć nowego. Szkoda. Czyli nie mamy tak zwanego nieskończonego... Nie mamy tak zwanego nieskończonego inwentarza. The guard patrol was quite loose at the facility, at least before all of this. They wouldn't be back anytime soon. Aha, czyli w najbliższym czasie nie wrócą, dobra. To spoko, tylko teraz tak, pytanie... Gdzie ja mam tego szukać? Było mówione, że nie zostanie wezwana ta cała... Myślicie, że mogę tą kartą wejść? Ajajaj. Some of the lifts were temperamental. You'll have to learn your way around when you're there. Co to za notatka? Steve ever got that role he trained so hard for. Co to za notatka? Przeczytaj notatkę. Dzwoni telefon, sygnał automatycznej sekretarki, obcy męski głos. Descartes. Hej, to ja, słuchaj. Projekcja. Tu jest o wiele więcej rzeczy napisanych. Ale nie ma jakby możliwości... Dobra, odłóżmy to, bo to nam raczej niepotrzebne. Czy możemy jechać tą win... Myślicie, że możemy zamknąć tak... O! I na przykład teraz pojechać? Ojej. Coś mi się wydaje, że ta winda jest albo zepsuta, albo ja jej nie umiem... Albo ja jej nie umiem obsługiwać. No dobra, jedziemy dalej. A co to za wentylacja? Czyżby można było się tędy przekradać? Robiłem trochę ambarasu, ale to nic. Dobra, sprawdźmy jeszcze tą. The books belonged to the library and weren't allowed to be checked out. I always found it odd that the books we read were so highly monitored. Co to w ogóle są za książki? WBC Foundation Documents. Widzę, że nie wszystko jest tak na 100% przetłumaczone, ale to może i dobrze. Co to jest? Aha, jest. Cóż to jest? Skrzynka z bezpiecznikami w głównej sali jest połączona z biurem Charlesa Bowmana. Okej, fuse box. Aha. Główny przerywnik prądu, bezpiecznik. Czy myślicie, że... Mogę albo wyłączyć wszystko. Myślicie, że to ktoś jest? Sounds of the bloody 60s, 70s and today. Dobra, przesuńmy. To bardzo możliwe, że tutaj dzięki temu będziemy mogli wejść. Ale pytanie, czy nam to jakkolwiek pisak, raczej nam niepotrzebny. Gumka. Możemy, właśnie, zbadać radio. Albo po prostu to wyłączyć. Niech nie gra. I tyle. Nie będę się też zwracać uwagi, chociaż no, może zwrócić uwagę, że nagle coś nie gra. Dodaj paczka papierosów. Nie, tutaj do schowka nic nie chcemy wrzucić. Tu jeszcze jest jakaś notatka. Nowa wskazówka. O, proszę, proszę. Lista prac. Zabierz te cholerne gołębie z mojego biura. RNR. Widzę, że tutaj też jakieś pozostałości po chyba... programowaniu albo jakichś spisach. Musisz zablokować tę dziurę w suficie, bo twoje przeklęte gołębie ciągle dostają się do mojego pokoju. Wiem, że się umówiliśmy, że możesz je tu trzymać, ale jeśli to się powtórzy, to będziesz musiał się ich pozbyć. Uwaga, poproś Steve'a,
aby wszedł do otworu wentylacyjnego i zakrył dziurę jakąś siatką. Okej, okay, siatką, tak? W magazynie znajduje się dukt, dukt wentylacyjny, który prowadzi do biura Charlesa Bowmana. Widzę, że do tego biura Charlesa Bowmana to nie tak łatwo się dostać. Ale dobra, czekajcie. No ale tu jest w ogóle biuro Charlesa Bowmana, więc nie za bardzo ogarniam. A, bo ja teraz wyłączyłem chyba notatka. Zobaczmy, co to za notatka. Przeczytaj. Napraw skrzynkę z bezpiecznikami w głównej sali. Bezpieczniki się resetują, co sprawia, że moje drzwi stoją otworem. Proszę wymienić wszystkie bezpieczniki w skrzynce. Ochrona ma już dość fałszywych alarmów, więc dopóki skrzynka nie zostanie naprawiona, będę ją ignorować. Uwaga, porozmawiaj z panem Naperem z pokoju 107, jeśli potrzebujesz dostać się do mojego pokoju. Wpuści się do niego podczas mojej nieobecności. Ale on w zasadzie jest otwarty. Więc mi to niepotrzebne. Ła, można zejść jeszcze na dół. No dobra, ale w takim razie czekajcie. Wyłączmy w zasadzie wszystko. Cyk. O kurde, teraz to już w ogóle. Teraz to już chyba w ogóle wyłączyłem wszystko. Ale wiecie co? A bo dobra. Niech tak będzie, bo to zawsze w jakiś tam sposób jest działem pod osłoną nocy. Zobaczmy, gdzie dojdziemy, idąc tędy. Ła! Gdzieś na dół. The silhouettes of a house, hundreds of files on the Union Act, immigrant families, voting preferences, you name it. Nowa wskazówka, zobaczmy. Serwer znajduje się w warsztacie Alexa Dubois na pierwszym piętrze w budynku Bowmana. Okej. Okay. I to jest ten serwer, prawdopodobnie, tak? Ła, żetoniki. Cyk. Cyk. Coś jeszcze nam stąd będzie potrzebne? To wygląda jak notatnik, ale chyba nim nie jest. Lutownica. To są drzwi do serwerowni? Jakim cudem? A, na takiej zasadzie. Okej. Okay. Brak oprogramowania do uruchomienia włóż dysk startowy. Ajajajajajajaj. Zablokowane, aż dane nie zostaną zapisane. Potrzebujesz dysku o dużej pojemności. No dobra, czyli w takim razie musimy znaleźć ten cały kart. Cały kart, czy tam po prostu floppy disk. Co to za notatka? Nowa wskazówka. Przepraszam, ale musiałem wyrwać się z biura na cały dzień. To niezgodne z procedurami, ale kod drzwi Charlesa Bowmana 5959. Jeśli wypełnisz i zostawisz formularz na moim biurku, to z samego rana go podpiszę. Dobrze wiedzieć. Jakbyśmy potrzebowali. W tym koszu coś jest? Nie, paczka papierosów tylko i wyłącznie w moim inwentory. Czyli z Alec Dubois. I to jest to zejście na dół. Dobra. Co tutaj można było? Tapczan. Nie no, nie chcę usiąść. Czyli tutaj można też wyjść. Tu mamy z kolei kawę. Gorąca czekolada, herbata, kawa. I tak dalej. Dzwoni telefon. Ej, myślicie, że mogę otworzyć? Znaczy, mogę odebrać? I missed a phone call from Michael that night. To nie jest. Look, I'm heading across to the Meta Center. Apparently there's something to do with one of the servers malfunctioning. I'm sure it's nothing too serious. Anyway, I'll try and call again soon. Okay. Love you. Bye. Co to miało być? Dobra. Zobaczmy. Hasło do biura Charlesa, to tak, to mamy już, dobra, a zbadajmy tą sekretarkę. Nie, przewiń do tyłu, stop, ja nigdy nie wiem jak to działa. Dobra, play. Okej. No, message, no.
Message. What the? You have one new message. Nigdy nie wiem, jak działam automatyczne. Hey, Halley. Oh. We must have just missed each other's calls. Not to worry. Look, I'm heading across to the Meta Center. Apparently there's Powtórka. Something to do with one of the servers malfunctioning. I'm sure it's nothing too serious. Anyway, I'll try and call again soon. Love you. Bye. Zmień tam notatka. Może tutaj coś będzie wartościowego, czy nie? Nie, to tylko mogę wziąć przedmiot, ale musiałbym oddać paczkę papierosów. No to nie, to ja bym wolał paczkę papierosów jednak. Wydałem na nią, kurde, grosza. Nie mówcie mi, że mogę dzwonić gdzieś. Oh, damn. Dobra, ale potrzebuję do tego numeru telefonu, jeżeli miałbym gdziekolwiek dzwonić. Dobra. Nie wierzę. Ha! Można nawet zamknąć. Otworzyło się? Nie. Dobra, w koszu co mamy? Kompas, pokrywa kolby, pióro, paszport, torebka herbaty. A co to jest pokrywa kolby? Okej. Okay. Widzę, że w tych koszach też... Jest! Dyskietka! Tak. Notatka, zobaczmy. Przeczytaj. Właśnie zostałem powiadomiony przez system, że zmieniłeś hasło do serwera sylwetki w budynku Bowmana na SPUFF7. Proszę, abyś je zmienił, ponieważ jest ono zbyt łatwe do odgadnięcia dla osób znających twoją rodzinę. Proszę zniszczyć ten dokument po zmianie hasła. Z poważeniem, Osman Inżynier. SPUFF7. SPUFF7. Warto pamiętać, bo chyba jeszcze nie zostało zmienione. Tutaj coś? Tu nic nie ma, dobra. Czyli SPUFF7. A to? Tutaj też są jakieś bezpieczniki. Tym możemy jakkolwiek podziałać? Raczej nie. W koszu. Kubek, torebka herbaty. To też raczej nie. Sprawdzimy sobie jeszcze to miejsce. Później pójdziemy do jakiejś notatki. Ale to są jakieś takie broszury po prostu. Tak, to są jakieś takie broszury, które raczej nie są. Ramię projektora. A czy my jesteśmy w stanie... Sometimes people left important things out for the next morning. Sometimes. Można to włączyć? Zasilanie. Nie no, włącz. Okej. Okay. Ja nigdy nie... Zaraz, takie rzeczy były w szkołach. Oho. No, patrzcie. Government grant. To można było też rzucić na projektor. Dobra, i tu jest ta kolejna notatka taka sama. Telewizor to raczej nie. W koszu? Brak interesujących przedmiotów. Mogę tędy przejść? Tak by the way? Nie. Niestety nie to uprawnienia. Tu po prostu żerandol. Dobra, czyli SPUF7, tak? Zobaczmy, czy uda nam się ten floppy disk tutaj włożyć. Potrzebujesz dysku o dużej pojemności. No ale kurde, mam! Mam dyskietkę, to nie to? No serio? Jest jakkolwiek taki inwentory czy coś? Kurde, a już myślałem. Brak oprogramowania do uruchomienia. Włóż dysk startowy, czyli to nie był dysk startowy jako tako. Shit. Czyli dalej trzeba szukać, być może w gabinecie Bowmana. No ale to w takim razie idziemy w tamtym kierunku. Jeszcze tutaj coś mieliśmy? Raczej nie. Wychylać się? No to detected czy nie detected? Ja bardzo chętnie bym, kurde, znalazł. Ktoś tutaj był przed chwilą. Bowman's cigarette was burning low. He must have left the facility in a hurry. Dobra. Kubek, no nie będę sprawdzał, czy ciepłe.
To mi nic nie mówi. Radio moglibyśmy włączyć. Zastanawiam się tylko, czy nie włączyć zasilania. Bo mam wrażenie, że jak wyłączyłem to zasilanie, to teraz mało co będzie działać. Na przykład może nie działać... Oho. Charles, I had a look into the security concern that you were asking me about, and it turns out you might be onto something. So, you know, don't do anything rash. You know, give me a call, let's talk about this, and yeah. Okay, yeah, okay, bye. Bye for now. Message two. Charles, it's Michael. My guys down here are getting pretty agitated about this whole Alex thing. Last time we spoke, you said you had it all sorted, and I'm not pointing fingers or anything, but maybe we should have a meeting tomorrow morning, just discuss this, or, I don't know. Just call me first thing. End of messages. Dobra. Jakoś raczej nic nie wnoszące rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czytnik kart. Zeskanuj kartę klucz. Kurde, tylko że to nie działa. To może w takim razie włączmy jednak te bezpieczniki w tym momencie. Cyk. Charles Bowman. O. Cyk. Bo ja myślałem, że na przykład będzie jakiś alarm, który się włączy, jak ja tam wejdę. Ale widzę, że niekoniecznie. Please enter PIN. Bowman was a careful man, even back then. Code denied. Okej. Okay. A czy to nie było tak, że ja w zasadzie mam zapisany ten kod? 5959, okej. Okay. Please swipe again. Please enter PIN. 5959. Code accepted. Access granted. O, dziękuję. Mimo tego, że było w zasadzie otwarte. Dobra, czyli tutaj też światła w zasadzie jakoś wielce nam nie zrzuca to, że odpaliliśmy te bezpieczniki. I tried his desk drawer, but of course it was locked. Bowman preferred physical keys to their digital counterparts. Co to jest? Where with me? Kaseta. Tylko pytanie, gdzie ja bym mógł ją... Dobra, dobrze, że to jest. Dyskietka. Czy to nie jest ta dyskietka, której potrzebuję? Everything I needed was on that cartridge. The fate of a nation in ones and zeros. Aha, przeczytajmy. Alex jest wściekły. Nie będzie pracować nad sylwetką, dopóki nie uporządkujesz tego bałaganu z jego rodziną. Zostawię ci dyskietkę. Proszę, zrób coś. Okej, czyli bardzo możliwe, że to jest ta dyskietka, teraz z dobrą znaleźliśmy. Czy jakkolwiek jestem w stanie tutaj? Tutaj raczej nie wejdę. No dobra, zobaczmy. W takim razie to jest dobra dyskietka. Jaki było hasło do serwera? Jeszcze raz sprawdźmy, co. SPUFF7. SPUFF7. Jeżeli będzie nam potrzebne. Cyk. Tak. SPUFF7. SPUFF7. Potwierdź. Kopia zapasowa. Dziękuję. Teraz sobie zobaczę, co tam mamy w notatkach, tylko niech ktoś to zrobi. Pyk. And at that very moment, our lives change forever. Steve, I've had a security alert. I've paged you the location. What?
Cyk. Dobra, zamknijmy to. Da radę to zamknąć? Nie da radę tego zamknąć. Trudno. Postać wyszła z obszaru gra muzyka. Dobra. Obszar, do którego wkroczono. Tu raczej nie ma nikogo. Bo jeszcze jest jedno miejsce. Ta kratka wentylacyjna w tym takim składziku. Mam nadzieję, że powrót będzie dokładnie tą samą ścieżką, a nie jakimiś innymi drzwiami. Oby. Przejdę tędy. No floppy disks detected. Okay. No nie mówcie mi, że jeszcze... Jak mam opuścić to mi... Co? Jak? Nie! No co wy? Myślałem, że tu... A może poruszę? Nie! No naprawdę? Shit! From Transbundum Office and insert into the server I workshop to transfer files. Clues. No ale ja już mam wszystko to zrobione. Tylko że problem jest taki, że ja nie jakby zrobiłem tą kopię zapasową, ale tego dysku jakby nie wyciągnąłem, nie? Chyba że inaczej. Chyba. No floppy disks detected. Czyli ja z tą dyskietką mam przecież. Jestem debil, nie? Bo ja z tą dyskietką powinienem przecież wyjść. Ale dlaczego ja jej nie byłem w stanie wziąć? Nie byłem w stanie jej wyciągnąć. Chyba że. Trzeba było na tą drugą dyskietkę to nagrać. To też jest opcja. I nie będzie można wyjść tą ścieżką, bo to jest jakieś miejsce do oczyszczania danych. Czyli jeżeli miałbym przy sobie taką dyskietkę, to prawdopodobnie te dane byłyby wyczyszczone z niej. No, ktoś tam jest. Słychać kroki. Come out if you're in here. Stacja typu... Ale dlaczego zamknięty? A bardzo możliwe, że wybombi... A, inna sprawa. Może też być tak, że nie mamy zasilania. No i teraz po prostu nie wyciągniemy tego. Aha. To co, włączamy zasilanie, co? Nie no, zasilanie jest. Może zresetujmy. Pyk. 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 I pyk. Dobra. Jeszcze raz tam wejdźmy. I zobaczymy, czy cokolwiek się zmieniło. Czy zasilanie tam będzie. Lewy obszar gra muzyka. No nie ma. No słuchajcie, no nie ma. Shit. Bo tutaj zobaczcie. Otwór na kartridż zamknięty. Stacja dysków zamknięta.
i nie ma tutaj jakby zasilania w tym pokoju. A nie wiem, jak je przywrócić. Oho, kamera, super. I didn't want security to see me up there. They were already on edge from the server blowing. Czekajcie, a weźmy sobie jeszcze tą drugą. Gdzie była ta dyskietka? Kurde, nie pamiętam, gdzie była ta dyskietka druga. Ktoś tu idzie, shit! Kiedy wychylasz się za rogu, zostajesz niewidoczny. Okej. Nie zauważyłem, że też to miejsce zostało nam odblokowane. Zamknięte. I made my way downstairs. No jeszcze nie. Spokojnie. Dobra, idźmy tędy. Mam nadzieję, że tylko jeden jest stróż. Ubikacja. Tam jest exit. Fire exit was the only route out. No, otwórz. Once I was out, there was no way back in. The events that transpired next were out of my control. That green glow was my only focus now. Oh, nie! Oh, Mrs. Carson, it's you. I didn't expect you to still be here. I'm gonna have to report you in the system. I'm sure you understand. Shouldn't you be leaving, Mrs. Carson? I to jest problem, bo jeżeli on zapisze to, że my tu byliśmy, a coś się wydarzyło, no to później będzie na nas, że to my zrobiliśmy. Shit. Ale no, to nie było tak, że on mnie tutaj złapał, tylko po prostu chyba tak było. Kanał Turinga, 20:32. Naprawdę? Wyszedłem kanałem? Lul. The air smelt thick with something burning that night. Protesters were getting worse, even before what happened. No dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Taka dosyć historia opowiadana przez tą Scarlett całą. Ale jak widać, troszeczkę też próbuje dowiedzieć się prawdy i chyba jest jedną z jest takim pracownikiem, powiedzmy, tej firmy, która gdzieś tutaj coś działała na szkodę ogólną i podpisywała te akty i próbujemy dowiedzieć się prawdy. Zobaczymy, jak pójdzie dalej, jeżeli oczywiście chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani dalszym poznawaniem tej całej historii. To dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę, jeżeli się podobało, no i być może będziemy widzieć się w następnym odcinku, by prześledzić to dokładnie. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, pa, pa.